Słuchajcie, szykuje się coś mega mocnego, więc zapamiętajcie datę 9 września, bo wtedy dowiecie się, o co chodzi. Hej, ja jestem Dominik, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jestem Sylwia. I mamy dla was ważną informację. Otóż pojawiła się nasza wspólna piosenka Tacy Sami, która już jest dostępna na Spotify, Tidal i na YouTube jest teledysk, więc koniecznie nadróbcie, jeśli jeszcze nie słuchaliście lub nie widzieliście. A dziś jesteśmy w galerii, ponieważ nasza piosenka jest o przyjaźni i sprawdzimy, jak dobrze się znamy. Będzie to taki challenge dla nas, także nie przedłużajmy i zaczynajmy, a wystawiajcie łapki w górę i życzcie powodzenia Sylwii, bo myślę, że ma trudniej niż ja. Mamy tutaj kubeczek, w którym są karteczki z kategoriami i uwaga, teraz ważna informacja, nie wiem co chciałem powiedzieć. Punktacja. Dwa punkty, jeśli trafimy dokładnie tą samą rzecz, a jeden punkt, kiedy to nie będzie ta sama rzecz, ale faktycznie uznamy, że jest to nasza ulubiona. Czy jesteśmy z tym zgodni? No dobrze, to lecimy. Dobra Sylwia, jako już jesteś gościem, to ty zaczniesz, losuj karteczkę. Ja bym chciała wylosować słodycze, bo to wiem na pewno. Słodycze łatwo by było. Uwaga. Ulubiony kosmetyk, którego używam codziennie. Ja wiem! Dobra. To ze względu, iż ja będę wybierać dla ciebie, to ty możesz wybrać, w jakim to będzie sklepie, no bo ty wiesz najlepiej, gdzie jest twój ulubiony kosmetyk. Rossmann. Rossmann, idziemy. Jesteśmy pod Rossmannem, więc Sylwia idzie wybrać swój ulubiony kosmetyk, a ja mam teraz trudne zadanie, żeby trafić w ten sam. Dobra, ja mam ulubioną markę, więc dla mnie to jest mega łatwe zadanie. Ogólnie z tej marki mam trzy ulubione rzeczy, ale wydaje mi się, że najłatwiej będzie mu trafić z czymś, czego używam naprawdę od lat. I jest to... coś, czego tutaj nie ma. Dobra, to w takim razie wybiorę tusz do rzęs, ten, bo jest nowy i bardzo go lubię. Żeby była jakakolwiek szansa, to ustaliliśmy poza kamerą kategorię, czy będzie to pielęgnacja, czy kosmetyk. No i Sylwia mi powiedziała, że będzie to taki kosmetyk do makijażu, którego używa codziennie z ulubionej marki. I szczerze, nie mam zielonego pojęcia. I generalnie Sylwia nagrywa bardzo dużo Get Ready With Me na TikToka i mógłbym się przyjrzeć, czego używa, ale nigdy tego nie zrobiłem, więc mam problem. Dobra, marka Lovely nie, Vibo też raczej nie, Miss Sporty też chyba nie, Nam. To wygląda, jakby mogła Sylwia używać tego. Ale teraz, co się używa? Podkład? Kreski. Sylwia nie ma kresek chyba. Patrzę na nią teraz, bo stoi tam za rogiem zaczajona. Kurde! Czy Sylwia nie miała współpracy jakiejś może? Ale jeszcze dam sobie. Ja myślę, że to będzie pupa. Ej, nie mam pojęcia. Dobra, trudno. Jakby jazda. Każda dziewczyna tego używa, ok? Jeśli to nie będzie to, to ja się poddaję. Dobra, powiedziałem, że mi podpowiedziałeś, że będzie to kosmetyk i że z twojej ulubionej marki. I szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jaka to marka. Więc 3, 4. To jest jedyne, co kojarzę, bo dziewczyny to reklamowały na TikToku, więc stwierdziłem, że może to będzie to. Ale jest to tuż do rzęs, więc okay. Myślę, że jeden punkt. Jeden punkt, nie dwa, ale jeden, bo jest ta sama kategoria, ale nie rzucam produkt. Jeden punkcik i lecimy z drugą kategorią. Uwaga, szykuj się, szykuj się. Szykuję się właśnie. Stylizacja, którą bym wybrał. Ja ci powiem, że najczęściej chyba z takich sieciówkowych cały outfit wybrałbym z Bershki, więc idziemy do Bershki. Dobra. Trzeba się rozejrzeć, co tutaj jest w ogóle, więc ja zrobię szybki obcych i będę wybierać rzeczy. Powiem szczerze, że jest taki słaby drop w wersji, więc wziąłem takie spodnie, bo wyglądają fajnie. Wziąłem tego kurtkę, żeby dać trochę taki back to school vibe, bo teraz mamy taki vibe totalnie. Brakuje mi tylko jakiejś koszulki. Dobra, to wygląda jak coś w jego stylu. On lubi takie napisy na spodniach. Albo te jednak, bo ten mają więcej napisów, wiecie? Ale tu są jeszcze z napisami, słuchajcie, może takie napisy. Tyle napisów, że ja nie wiem co wybrać. A z tych łatwiej zrobić stylizację jakąś, tak patrząc na rzeczy, które tutaj są w otoczeniu. Myślisz, że wziął outfit z tego manekina po prostu? Tak mi się zdaje, że on mógł tak zrobić, pójść na łatwiej. Weźmiemy to, weźmiemy to. Trochę ciemne jak na Dominika, nie? Trudno. Dobra, słuchajcie, już widzimy, że nie jest to identyczny outfit, ale mamy cechy wspólne. To jest ta sama, czy nie? Nie, nie. Skórzaną. Byłoby prawie podobnie, więc na pewno nie ma dwóch punktów, ale przymierzę outfit Sylwii i zobaczymy, jak się w nim czuję, czy będzie jeden punkt, czy nie. Powiem tak, w kurtce czuję się trochę dziwnie w skórzanej. W sensie, ja lubię takie klimaty, ale chyba jednak to nie pasuje zbytnio do mnie. Jesteś trochę motocyklista. Trochę motocyklista, nie? Koszulka spoko, spodnie. Rok temu bym po prostu się popłakał, żeby mieć takie. Teraz może nie do końca, ale mają fajny taki streetwearowy vibe, więc mimo wszystko ci zaliczam punkt. Yes! Tak, bo generalnie nie wstydziłbym się wyjść w ten sposób. Punkcik należy do Sylwii. Dobra, losuję, losuję. Ulubiony owoc! O, nie mam zielonego pojęcia, jaki to... Bo, dobra, może trafię z tym, ale myślę, że to może być podchwytliwe dla mnie bardzo. Dobra, jesteśmy pod Biedronką, więc idę szukać twojego ulubionego owocu. Ale najpierw tego musisz znaleźć. Ulubiony owoc, nic prostszego, mam nawet tatuaż ananasa, więc myślę, że Dominik bez problemu to odgadnie. Ja miałem problem z tym, no bo nie wiedziałem, czy to będzie tak oczywiste, czy nieoczywiste. Moim zdaniem tak. Dobra, 3, 4.
Dobra, jest. Bo no, bałem się, że powiesz, że... No wiem, ale powiesz, że już ta era się skończyła, nie wiem, piosenkarki tak mają. Nie mogliśmy niestety nagrać w sklepie, ponieważ pani powiedziała, że nie można nagrywać. Później myślała, że Kasia chce robić zdjęcie ananasa i nie wiedziała już, o co nam chodzi, więc powiedzieliśmy, że dobra, nieważne. Więc tak, ale trafiłem, to mogę ci go oddać, będziesz miała dwa w domku. Smacznego. Dobra, teraz moja kolej, losowanko. Uwaga, ulubiony wykonawca, muzyka. To jest trudne, ale myślę, że dasz radę. Powiem szczerze, że to jest problematyczna runda dla mnie, ponieważ ja nie mam ulubionego serialu, ulubionego filmu i ulubionego wykonawcy też w sumie nie. Dlatego może wezmę po prostu to, czego słucham ostatnio najwięcej. Ostatnio jak nagrywałem z Pawłem, to była to Doda, teraz chyba byłby to mimo wszystko Oki. Ale zobaczymy, jakie są płyty. Czy Gen Z ma swoją płytę? Mogę wybrać Gen Z. Dobra, słuchajcie, jest ciężko, bo tu w ogóle ciężko znaleźć jakiekolwiek płyty, ale wpadło mi to w oczy i ja generalnie uwielbiam prawie wszystkie piosenki z tej płyty, więc wybierzemy tą płytę, zwłaszcza, że z Sylwią byliśmy na festiwalu, gdzie grał też Oki, więc może się skojarzy to jakoś. I jest to jedyna sztuka tej płyty, więc ją zostawię w miarę na wierzchu, żeby miała łatwiej, więc tak ją tu wsunę. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że to będzie polski wykonawca. Kurde, mam tutaj pod ręką płytę Ojo, ale to jest mój ulubiony taki zespół, nie wiem cokolwiek, nie wiem czy Dominika. Czy to jest raper? On dużo rapu słucha. Ale czy Maty słucha? Czekajcie, muszę pomyśleć. Tak, może? Kłębo? On jadł dzisiaj mochi, okej? Okay? Dam Kłębo, niech będzie. Sylwia, czy jesteś gotowa? Mhm. 3, 4. Pokaż. A. Wiesz, że ta płyta wibruje, albo na fidę? Wiesz, czemu nie trzymam w ręce płyty? Nie. Żeby było ci łatwiej, znalazłem jedną i ją zostawiłem, żeby się złapała, ale jej nie złapałaś. Złapałaś? Tak. Ojo! Mówiłaś o tym? Mhm. No niestety, generalnie lubię piosenki Quavo, ale na pewno nie jest to ulubiony wykonawca, więc nie ma punktu. Niestety. Dobra, losy, losy. Co my tam mamy? Rzecz w ulubionym kolorze. Okej, możesz wybrać jakiś chcesz sklep, bo to bez różnicy. Pójdziemy do Tigera może? Okej, idziemy do Tigera. Mój ulubiony kolor to różowy. I widzę tutaj dużo różowych rzeczy, więc w porządku. W sumie ma sens, tak szczerze mówiąc. Jest całe różowe, żadnych dodatkowych kolorów. Let's go. Umieści się do torebki. Problem jest taki, że nie wiem, jaki jest ulubiony kolor Sylwii. I to jest problem, bo najpierw potrzebuję koloru, żeby trafić jakąkolwiek rzecz w tym kolorze. O, wiem, co zróbmy. Pójdźmy na rzeczy kolorowe typu świeczki i stamtąd wybierzemy po prostu kolor, a później zastanowię, czy jaki produkt. Jak trafię kolor, to już mam chociaż jeden punkt. Jak trafię rzecz, to już w ogóle dwa, więc może skupmy się na samym kolorze, żeby mieć chociaż jeden punkt. I nie wiem, no kiedyś bym powiedział, że fioletowy, ale teraz mam wrażenie, że Sylwia na przykład dzisiaj jest ubrana cała na różowo. W domu ma różową łazienkę. Jakby wiecie, chce różowy samochód z tego, co mówiła, więc może weźmy to. Kasia, weź mi podpowiedz coś. Dobra, biorę świeczkę różową. To było trudne dla mnie. Naprawdę? Tak, bo nie wiem, jaki jest twój ulubiony kolor. Kiedyś bym pomyślał, że fioletowy, ale teraz stwierdziłem, że inspiracją będzie twój dom. Tak. Tak? Tak. Dobra, więc to jest mój prąd. Nie, nie, mów, nie mów. Dwa punkty. Kurda, to jest hit. Ale wychodzę na prowadzenie. Wow, wow, wow. Dobra, uwaga, losuję karteczkę. W sumie to już niedużo ich tu zostało. Sprawdzam, co to jest. Ulubiona gra planszowa. Ja wiem jaka. Idziemy do Empika. To jest prościutkie. Oczywiście będzie to Monopoly, więc to jest easy. Teraz pytanie tylko, które? Czy wybrać klasyczne, bo po prostu chodzi o samą grę, czy wybrać wersję, którą lubię, ale chyba wezmę wersję, którą lubię, czyli... A nie, jest jedna. Weź klasyczną. Dobra, biorę klasyczną, ponieważ jest ich kilka, więc będzie na pewno łatwiej i tą postawię tak na wierzchu, żeby działa. Więc uciekam. Dobra, ja mam na myśli grę i ta gra to jest szpieg. Teraz tylko trzeba ją po prostu znaleźć. Jestem prawie pewna, że ją wybierze, dlatego że my bardzo często w nią po prostu gramy. Gorzej, jak go tu nie ma, to wtedy go nie wybierze. Nie ma tutaj szpiega, mimo tego, że wiem, że to jest ulubiona gra Dominika, więc wybiorę coś innego i szczerze wydaje mi się, że wybrałby Egon. Myślę, że tak. Jesteś gotowa? Nie. 3, 4. Ty lubisz Monopoly? Uwielbiam Monopoly. Ego jest fajne, ale Monopoly to zawsze. Ja myślałam, że dam szpiega, ale tutaj nie było szpiega. A, szpieg by był też fajny, ale Monopoly jeszcze specjalnie ci postawiłem takie na wierzchu tutaj, żeś widziała je. No to od razu cofnęłam, ale to pewnie czemu? Dlatego, że ja nie lubię Monopoly i zawsze nie lubisz płaczę. Monopoly? Zawsze płaczę, bo zawsze przegrywam. A ja uwielbiam, bo zawsze wygrywam, mam dużo mamony. O nie, no niestety kochana, nie zaliczę. Chociaż lubię Ego, więc może jeden punkt, ale no gdybyś dała Monopoly, bo to takie ulubione, ulubione. Trochę cię oceniam. Masz jeden punkt, okej? Ciesz się. Dobra, uwaga, czas na nurkowanie. I co tam masz na karteczce? Ulubiony słodycz. Ulubiony słodycz. Ja wiem, twoje będzie łatwo. Idziemy do Biedry. No i ponownie w tym samym miejscu, czyli Biedronka, idziemy szukać twoich ulubionych słodkości.
Okej, okay, ulubiony słodycz. Okej, okay, ja ci powiem, że wziąłam dwie rzeczy. Okej, okay, ja wziąłem jedną. Ja. 3, 4. O, ale słodko! No bo wyszła teraz wata i jest winogronowa, mój ulubiony smak, ale kokosowe. Więc no ale ty lubisz princesę. Lubię princesę kokosową, to jeden prawda. Jeden punkt powinien być. Jest jeden punkt, a to też jest kokosowe, więc w sumie dużo się nie pomyliłem. Tak, no nie, kokos, ale myślałem, że wybierzesz princesę. Nie widziałem nigdy ciebie z banki po prostu. Naprawdę. Stoimy przy zegarkach, ponieważ mam nadzieję, że będzie tutaj karteczka ulubiony zegarek. Szortuję. Losujemy. Uwaga. Ulubiony fast food. I to będzie nie tylko fast food, ale też potrawa. 2 punkty do zdobycia. O kurde, ja wiem co ja lubię. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Po pierwsze, miałem ostatnio współpracę z McDonald'em, ale to nie dlatego, że miałem współpracę, będę jeść maka, tylko po prostu ja zakochałem się w tych ostrych nuggetsach i idę je wziąć. I to jest podpowiedź dla Sylwii. Sylwia, miałem ostatnio kampanię z tymi nuggetsami, więc po prostu weź to, co widzisz na Instagramie. Także tak jak mówiłem, będzie to easy. Bierzemy. O nie, nie ma tego tutaj? Czemu? O nie! Skończyła się oferta na nie. Więc bierzemy McCrispy, bo to jest mój drugi wybór, ale miałem ochotę na nuggets i weźmiemy picie też. Mam naprawdę duży problem, ale wydaje mi się, że pójdziemy do McDonalda, bo po pierwsze ostatnio miałem z nimi kampanię, a po drugie chyba najczęściej ogólnie z takich fast foodów to wybiera Maca. Najpierw sprawdzę, czy są fancy frytki. Nie ma fancy frytki, bo gdyby były zakręcone, to bym wzięła je. W takim razie on lubi co? McCrispy Supreme? Niech ma, nie trafiam. Szczerze wiem już, że nie trafię. Dobrze, uwaga, uwaga, idę. To jest na Kasi, a tak naprawdę... Dobra, 3, 4. Skąd wiedziałaś? Nie wiem, strzelałam. Tak... Nie, bo powiedziałaś, Kasia. Nie, bo wyglądał tak, jakbyś tylko lubił, bo miał taką panierkę ciekawą, ale nie personalizowała, muszę przyznać. A wiesz, co miałem w ogóle innego wcześniej w głowie? Te nuggetsy, których miałem ostatnio kampanię i stwierdziłem, że to będzie ułatwienie dla ciebie, że może widziałaś no, na Instagramie, dziękuję. Ale wycofali już z oferty, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest McCrispy. Ej, dobrze, masz nie dość, że McDonald's, to jeszcze McCrispy, więc masz 2 punkty. To my sobie teraz zrobimy małą przerwę na jedzonko i do was wracamy. Podsumowując dzisiejszy odcinek, wygrałem 2 punktami. I wychodzi na to, że ja znam Sylwię lepiej niż ona zna mnie. Przepraszam. Jest mi naprawdę smutno, wiesz? Dobra, dobra. No, jako przyjaciółka mieć tylko tyle punktów, daj spokój. Dajcie znać, jak wam się podobało i widzimy się w następnym. Bye!